Szczęść Boże, coś wam powiem. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są twoimi. Te słowa mówią wszystko o naszej pozycji przed Bogiem, o wartości świata, o relacji. Jezus woła do Ojca za nami, bo nic większej nie ma wartości niż człowiek. Każdy z nas jest dla Niego istotny i ważny. Woła za nami, bo nadeszła godzina, kiedy będzie rozgrywać się walka na krzyżu o nasze istnienie. Zwycięstwo otwiera nam drogę do nieba. Gdyby nastąpiła porażka, tu byłby koniec. Świat byłby ostatnią rzeczywistością, której byśmy doświadczyli. Nadszedł również czas, kiedy my bardziej poznajemy działanie Boga, bo odkrywa przed nami kolejne tajemnice. Jego imię staje się nam bliższe. Jego sposób przemawiania do nas bardziej trafia do serca, a nie tylko wzbudza lęk. Poznając Boga przez osobę Jezusa, stajemy się Jego ludźmi, świadkami życia Bożego, które się w nas rozwija od momentu chrztu. I z tym rozwojem wszystko odbywa się w zróżnicowanym tempie. U jednych szybciej, u innych wolniej. Słowa Boga napełniają nas, byśmy mogli się nimi dzielić z innymi. Można powiedzieć krótko, że swoim życiem pracujemy dla chwały Boga. Uczymy się komunikacji z innymi, dążymy do szczęścia i niesiemy radość zasmuconym. Otwieramy się na życie. Święty Paweł powiedział, co możemy wyczytać dzisiaj w Dziejach Apostolskich w pierwszym czytaniu, bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Jest to prosty program, by mieć życie i dawać życie. Jest to program, który możemy realizować na każdym kroku. Przez modlitwę, rozważanie Ewangelii nie tylko otaczamy chwałą Boga, Ojca oraz Jezusa. Wyrabiamy w sobie dojrzały obraz Boga, dojrzałe wyobrażenie o Nim. Takie spojrzenie sprzyja rozwojowi naszej osobowości, pozytywnie motywuje do działania na rzecz innych. Wspierając innych, dajemy powody ludziom, by to, co otrzymali, przekazywali dalej. Dzisiejsza modlitwa Jezusa jest cudna, bo wprowadza nas w uwielbienie. Być może jeszcze nie potrafimy tak trafnie i ufnie wołać do Boga, bo może jeszcze nie nadszedł nasz czas. Warto jednak przyjrzeć się swojej modlitwie, co w niej się zawiera. Modlitwa powinna być dla nas ukojeniem wobec wszystkich lęków, niepokojów i trudności. Pragnieniem Chrystusa jest to, byśmy w Nim zanurzali się, byśmy doświadczali Jego miłości, która łączy Go z Ojcem i Duchem Świętym. Słowa Jezusa z tej dzisiejszej Ewangelii wskazują właściwy kierunek i dodają otuchy. Wskazują, jak żyć, co zrobić i czym się kierować, by osiągnąć życie wieczne w radości. Kiedy Jezus mówi o uczniach, czyli także o nas, że prosi za nami Ojca, to daje nam również wyraźnie odczuć, że wyrwał nas z tego świata do życia piękniejszego, nieskrępowanego. A co za tym idzie? Chce, byśmy nie wracali do tego, co nas wiąże i ogranicza. Jedyną więzią powinna być ta łącząca z Bogiem. Niestety jeszcze wiele tu musimy przejść prób i doświadczeń. I w tej właśnie więzi z Bogiem jest coś, co nas umacnia, byśmy nie odeszli od źródła życia. Cieszmy się i radujmy, że Syn Boży chciał zejść i zamieszkać pośród nas. Cieszmy się, że dał nam dobrą nowinę i wskazał Ojca, który chce nas wspierać. Nabierzmy odwagi i idźmy. Świat czeka na naszą radość. Z Panem Bogiem.